Monika, Betty i Ted świetnie się dziś bawią. O, Ted jest wyjątkowo szczęśliwy, co jest raczej zrozumiałe, ponieważ ma przed sobą całą górę hamburgerów. Monika tak szybko rozprawiła się ze swoim burgerem. To się nazywa prędkość. Betty też potrafi pokazać, na co ją stać. Ma świetny sposób na pochłonięcie jedzenia w mgnieniu oka. No i wygląda po tym, jak wygląda. Z kolei Ted chce, żeby ta runda była jeszcze bardziej spektakularna. W końcu marzeniem każdego chłopaka jest zbudowanie wieży z burgerów. Ale zbudowanie jej to jedno, a zabezpieczenie jej tak, żeby się nie zawaliła, to już zupełnie inna sprawa. Ups. No i się nie udało. Ale smak burgerów na pewno na tym nie ucierpiał. Wy tak na poważnie? Mentos plus cola? To znaczy, wszyscy wiemy, jak się kończy połączenie tych dwóch rzeczy. Ze strachem i przerażeniem Ted otwiera puszkę coli. No tak, ten wybuch nie robi wrażenia. Można spokojnie odetchnąć. Ted, możesz pić kolę i się nie bać. I jeszcze mentos na deser. Teraz przyszła kolej na Betty. W jej przypadku sytuacja jest o wiele bardziej niebezpieczna. Duża butelka. Bum! To wygląda jako rzeźwiający prysznic, prawda? Ech, jaka szkoda. W butelce już nic prawie nie zostało. Za to Betty jest mokra od stóp do głów. Okej, teraz czas na Monikę i jej gigantyczną butelkę. O tak, spodziewajcie się super mega eksplozji. Oj, lepiej na wszelki wypadek odsuńcie się od ekranów. To dopiero fontanna! Wybuch dosięgnął każdego. Ostrzegamy, lepiej nie przeprowadzać tego eksperymentu w domu. Rodzice nie będą zachwyceni. Lody są. Łyżka też. Tylko, że one w ogóle do siebie nie pasują. Ciekawe zestawienia trafiły do każdego z uczestników. Boki zrywać. Monika, przynajmniej próbowałaś. No dobra, precz z łyżką. Można jeść palcami. Jedzenie palcami to dosyć obrzydliwe. Gdzie są twoje maniery? Maniery manierami, ale po lodach nie zostało ani śladu. A u Teda wszystko jak należy. Łyżka i lody pasują do siebie idealnie. Niezły z niego flejtuszek. Teraz przyszła kolej na Betty. Tak, kubełek na lody jest niewiarygodnie duży, ale ona będzie jadła tą łyżką w nieskończoność. Zawodnicy już się trochę znudzili. Ile to już czasu minęło? Dzień? Tydzień? Rok? O nie! Ona zamarzła! A co to za maleństwo? O, Ted też nie ma się czym pochwalić, powiedzmy to sobie wprost. A Betty ma całkiem pusty talerz. Jakie to niesprawiedliwe, prawda? Ale Monika też nie jest do końca zadowolona. No dobra, w sumie jeden cukierek jest lepszy niż nic. Ted, ale z ciebie chciwus. Ale za chwilę on was czymś zaskoczy. Wow, niezła sztuczka. Dobra, to wszystko? A jednak nie. Betty, a po co ci parasol? No dobra, poczekamy. W prognozie nic nie mówili na temat deszczu. O zwykłym deszczu nic nie mówili, ale deszcz cukierków już pada. Och, gdyby wszystkie opady tak wyglądały. Deszcz cukierków, śnieg z lodów, to dopiero byłoby życie. Ted, Monika, dlaczego jesteście tacy skwaszeni?
No dobra, kilka cukierków wpadło tam, gdzie nie trzeba. Ale czy to taki problem? Ale teraz nadszedł czas na prawdziwą ucztę. KitKat. Lubicie ten chrupiący batonik? A najlepiej, kiedy jest go więcej niż jeden. Wtedy smakuje o wiele lepiej. Tym razem poszczęściło się Monice. Jest po prostu zachwycona. Ups. Trzeba się trochę uspokoić. Monika, zachowuj się nieco ciszej. Ted postanowił nie zwlekać i po prostu zacząć jeść swojego KitKata. To chrupanie brzmi jak muzyka. Dobra, Betty, teraz ty. Wygląda na to, że postanowiła się nie patyczkować i chce wykorzystać tę rundę jak najlepiej. Oj, to wygląda przerażająco. Okej, a teraz najbardziej interesująca część. Wow! Monika i jej 100 czekoladek. Tylko spójrzcie, ona wie dokładnie, co robić. Ciekawy przepis. Notujecie go? Tylko do tego trzeba mieć super moce, tak jak Monika. Wow, wyszła całkiem ciekawa zupa. Jajka nie mają nic wspólnego z tymi czekoladowymi apetycznymi batonikami z poprzedniej rundy. Jajka to po prostu jajka. Mamy tu jakichś miłośników jajek? Raczej nie, co widać gołym okiem. Becky, jesteś najodważniejsza. Do dzieła. To jest jakiś koszmar. Surowe jajko prosto do buzi. To jest niewiarygodnie obrzydliwe. Ted nie ma zamiaru tego powtarzać. Ma jakiś genialny pomysł. Zobaczmy jaki. Hej, kolego, a może tak ostrożniej, co? Ups. I co to będzie? Koktajl z jajek? Czy to może być smaczne? Wygląda całkiem dobrze. Ale smakuje obrzydliwie. No, ale czego się spodziewaliście? Ojej, a co tu się dzieje? Dokąd trafiliście? To chyba specjalne miejsce dla tych, którzy przeszli już przez jajeczną rundę. A co z tobą, Monika? Już nie możesz się wycofać. Co za epicki upadek prosto do basenu. Wszędzie są surowe jajka. Ciekawe, czy kiedykolwiek będzie w stanie je z siebie zmyć. Nieładnie naśmiewać się tak z koleżanki. Cóż, teraz wszyscy potrzebują kąpieli. Ojej, papryczka. Z godziny na godzinę robi się coraz trudniej. I oczywiście któryś z uczestników otrzyma jej bardzo dużo. I tym kimś jest Ted. Przykro nam. Ale skoro jest to 100 warstw challenge, to wszystko kręci się wokół jedzenia. Betty ugryzła zaledwie maleńki kawałeczek i pali ją wręcz ogień piekielny. Monika ze strachem chwyta papryczki i gryzie wszystkie naraz. To dopiero wytrzymałość. Natychmiast napij się wody. Ted już wie, co go czeka. Nie może nic z tym zrobić. Dawaj, gryź! Nie ma już odwrotu. Tylko wiadro wody może ugasić ten ogień. Dobrze, że jest jej pod dostatkiem. Biedaczek z tego Teda.
Musi teraz odpocząć po tym, co przeszedł. Co? Tylko jedna guma? O, Ted jest w nieco lepszej sytuacji. Jednak prawdziwą szczęściarą jest Monika. Ble. Betty nie ma zamiaru czekać. Guma do buzi i zaczynamy zabawę. Niestety okazało się jednak, że nie jest aż tak dobra w rzuciu gumy. Ale za to Ted pokaże, na co go stać. Wiedzieliście, że jest mistrzem w robieniu gigantycznych balonów? Ale niestety czasami pękają. Ted, musisz jeszcze trochę poćwiczyć. Monika nie ma zamiaru kombinować. Żadnych skomplikowanych sztuczek. Im więcej gumy w buzi, tym lepiej. A teraz pokażę początkującemu Tedowi, jak robić balony. Prawdopodobnie ten będzie największy w historii. Monika wznosi się tak wysoko, jakby leciała balonem. Trzymajcie ją! Żegnaj! Miłej podróży! I trzymaj się mocno zębami! Maleńki, żelkowy miś i to tylko jeden. A w tej misce jest ich cała masa. Nieźle. Ale najlepiej, kiedy jest ich cała góra. Betty chce pokazać, jak należy jeść te smakołyki. Jeśli jest ich mało, to spraw, żeby ten widok był niezapomniany. Z kolei Ted lubi się pobawić. Tęskni za swoimi zabawkami. Oczywiście challenge już tak długo trwa, no jak można się było nie znudzić? Dziewczyny, nie bądźcie takimi nudziarami. No co z wami? Monika jest naprawdę podekscytowana. Tak, to wspaniałe, dostać tyle żelków. Można je jeść garściami. Tylko, że ta zachłanność wyszła jej bokiem. Wygląda na to, że wszyscy dostali za swoje. Kto ma pomysł, jak to rozwiązać, co? Życzę wam wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że zrobimy niesamowite torty. I już niedługo się o tym przekonamy. Wow, truskawki! Gra dopiero się rozpoczęła, a ja już mam tyle szczęścia. Czas udekorować biały tort czerwonymi owocami. Co za aromat! Super, udało ci się! Ej, ale nie śmieć! Dlaczego rzucasz w nas szypułkami? Oj, przepraszam, skupiłam się na torcie. Nie mogę myśleć o niczym innym. O mój Boże, jest pyszny. Ja również nie mogę się doczekać, kiedy skosztuję ciasta. Ciekawe, co dostanę. Co? Ryby? One są paskudne. O tak, smród rozniósł się już po całym pomieszczeniu. Dobrze, że mam maskę przeciwgazową. Jak to jeść, skoro nie mogę nawet przebywać w pobliżu tego produktu? Co za różnica jak? Po prostu pospiesz się i zjedz to. Tu się nie da wytrzymać. Nie krzycz na mnie. Staram się jak mogę. To straszne. Muszę zdjąć maskę. Nawet nie spróbowałam, a już mi niedobrze. Dziewczyny, trzymajcie mnie, bo mi słabo. Musimy natychmiast pozbyć się tego paskudztwa. To najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłam. Dzięki za pomoc.
Zrobiłyśmy to, żebym jak najszybciej mogła nacisnąć przycisk. Żeby trafiło mi się coś pysznego, proszę. Wow, żelkowe robaczki. Ale mam farta. Muszę je natychmiast wyłożyć na ciasto i zjeść. Wyglądają pysznie. My też byśmy spróbowały. Nie róbcie sobie nadziei. Na tak małym talerzu jest tyle różnych robaczków. Spójrzcie, jakiego ogromnego żelka znalazłam. Nie mieści się na torcie. Co robić? Nie mogę przecież zepsuć wyglądu tortu. Będzie nieapetyczny. Trzeba podzielić tego giganta na kawałki. Ale jak? Suzy, pomożesz mi? Oczywiście. Ciągnij. Mocniej. Ale nie tak mocno. Ups, wygląda na to, że Daisy nie potrzebuje już tortu, tylko lekarza. Mam nadzieję, że nie będzie miała nic przeciwko, jeśli poczęstuje się jej ciastem. Tym razem ja pierwsza nacisnę przycisk. Dobra, zaczynaj. Hurra, czekoladowe jajko. Coś mi mówi, że to ciasto będzie pyszne. Chcę je jak najszybciej zjeść, więc od razu rozłożę wszystkie kinderki. Ale pięknie to wygląda. Największe jajko umieszczę na szczycie tortu. A podzielisz się z nami? Nie ma mowy, jeszcze nawet nie nacisnęłyście przycisków, a może też traficie na coś równie pysznego. Patrzcie! W środku jajka jest niespodzianka. To kolorowa posypka, jest taka ładna. Założę się, że też jest pyszna. I jak? Smakuje ci? Dobry tort? Bardzo dobry. Wiem, posypię cały tort, dzięki temu będzie o wiele ładniejszy. I oczywiście o wiele smaczniejszy. To połączenie kolorów doprowadza mnie do szaleństwa. No dobra, to czas otworzyć największe jajko. Jakie to jest piękne! No i jak, pyszny? Jeszcze jak! Nie macie pojęcia, jak bardzo! Mam nadzieję, że będę miała tyle samo szczęścia. To dżem truskawkowy! Po prostu go uwielbiam. Z pewnością sprawi, że tort będzie mniej suchy i smaczniejszy. Tylko nie mogę przesadzić z ilością, bo będzie za słodki. Ale ciężki słoik. Ups, teraz ciasto będzie mega słodkie. I co z tego? To przecież dobrze, prawda? Właściwie to tak. Nie wiem nawet, dlaczego tak się denerwowałam. Ja też chcę nacisnąć przycisk. Kola? Mentosy? Jak mam połączyć kolę i mentosy z tortem? Nie będę go polewać, bo wtedy będzie cały przemoczony. Mam lepszy pomysł. Po co go polewać, skoro można zrobić prawdziwą fontannę? Kola, ciasto, mentosy. To będzie najsmaczniejsza fontanna na świecie. Tylko uważaj, żebyśmy nie zmokły. Nie martwcie się, zrobię to bardzo uważnie. Suzy, niepotrzebnie panikowałyśmy. Jakaś mała ta fontanna. Tak, myślałam, że będzie większa. Dlaczego miałaby być większa? Najważniejsze, żeby dobrze smakowała. I tak jest. Wow, jaka piękna lalka i tort. Zgadzam się, to wygląda niesamowicie. Ja mam różową lalkę w moim ulubionym kolorze. Sprawdźmy, jaki smakołek dostanę. To moje ulubione lody Baskin Robbins. To będzie idealne połączenie.
dziewczyny, wreszcie mogę powiedzieć, że mam wielkie szczęście. Mam genialny pomysł. Uważajcie, za chwilę będzie show. Muszę roztopić lody i polać nimi wierzch tortu. Kate, nie rozumiem, coś ty wymyśliła. A teraz dodam nieco posypki. Dobry pomysł. Tort będzie smakować jeszcze lepiej z posypką. Masz rację. Suknia mojej księżniczki będzie cudowna. Tylko spójrzcie. No i co? Zamierzam teraz to wszystko zjeść. Życzcie mi smacznego. Hej, tak apetycznie jesz. Ja też chcę. O nie. Toksyczne odpady. To chyba bardzo kwaśne landrynki. Chociaż nigdy ich nie próbowałam. Więc mogę się mylić. Nie, nie myliłam się. Są naprawdę kwaśne. Nie będę ich jadła. Będziesz, takie są zasady. Wyobraź sobie, jaką piękną sukienkę będzie miała twoja lalka, jak ozdobisz ją cukierkami. Dobra, masz rację. Mam nadzieję, że słodki tort zniweluje tę okropną kwaskowatość. Suzy, dawaj, Suzy! Fu! Nie, to jest po prostu okropne. Dziewczyny, jest nie do zniesienia. Dlaczego w ogóle was posłuchałam? Nie powinnam była tego jeść. Dobra, zobaczmy, co mi się trafi. Mam nadzieję, że będzie to coś smacznego. O nie, tylko nie musztarda. Zepsuje mój tort. No i dobrze. Spodoba ci się. Może uda mi się przynajmniej narysować ładne wzorki. Wtedy nie będzie tak bardzo bolało jedzenie tego przysmaku. No dobra, to próbuję. Jak? Smakuje? Nie, to jest ohydne. Już czuję, jak we mnie coś się pali. Muszcie mi. Inaczej cała spłonę. Nie martw się, mam lodówkę z lodem na wszelki wypadek. Mam nadzieję, że ci to pomoże. Od razu lepiej. Ale nie na długo. Znów mi gorąco. Lepiej po prostu wysypię na ciebie cały lód. Zjeść coś smacznego. Sporo energii poświęciłam na malowanie. Muszę ją uzupełnić. Makaron wystarczy. To moje popisowe danie. Moja kochana wnuczko. Makaron? Nie mam pojęcia, co to jest. Najpierw trzeba ugotować spaghetti. Okej, powtórzę za innymi. Coś mi tam wyjdzie. Tego sznurka już raczej nie potrzebujemy. A teraz wrzucam wszystko do wrzątku. Kurczę, nie mieści się w garnku. Będę musiał go zgiąć. Nie wiedziałem, że to takie trudne. Spójrz na babcię Ted. Ona wie, jak to ugotować. Wrzucamy spaghetti do wody, czekamy, aż się zagrzeje i voilà! Bez problemu zmieścisz wszystko do garnka. Wygląda idealnie. Mówicie poważnie? W ogóle nie wygląda jak makaron. Profesjonaliści gotują inaczej. Musicie się wiele ode mnie nauczyć. Okej. Prawdziwy makaron trzeba zrobić samemu. Będę potrzebowała do tego mąki i jajek. A tak, prawie zapomniałam. Upewnijcie się, że dodaliście olej i sól. A teraz trzeba to wszystko wymieszać. Uwielbiam to, to jest bardzo relaksujące. No i gotowe. Czas rozwałkować ciasto. Wymaga to troszkę wysiłku, ale jest okej, mogę to zrobić. Wszystko zrobię, żeby danie wyszło naprawdę pyszne. Okej, makaron gotowy. Czas wrzucić go do garnka.
Większość prac już wykonana. Teraz zajmę się owocami morza. Jestem pewna, że Jess pokocha ten makaron. Biorę duże, świeże krewetki, obieram je i smażę na maśle. Ostatnie szlify, no i gotowe. Bellissimo. Co to jest? Najlepszą rzeczą w makaronie jest ser. Co ty robisz, Ted? Próbuję wyciągnąć makaron. Utknął. Kurczę, to nie działa. Będę musiał zrezygnować z tego pomysłu. Muszę znaleźć inny sposób. Mam! Wezmę gumę. I będę udawać, że to słodki makaron. Przyozdobię ją żelkami i sosem czekoladowym. Sam bym to zjadł. To dosyć oryginalne. Dobra robota, Ted. No, zobaczmy, co my tu mamy. O, krewetki! Chętnie je spróbuję. Wyglądają i pachną dobrze. Są w porządku. Ale no... Nie chcę tego więcej jeść. Wolałabym poszukać czegoś innego. O, jak tu dużo sera. Podoba mi się to. Niestety makaron jest zbyt kleisty. Ale plusem jest to, że można wszystko naraz włożyć do buzi. No, nie jest źle. Okej, a co to jest? Jakieś ciekawe danie. Wygląda nietypowo. W ogóle nie przypomina makaronu. To guma! Jak fajnie! Mogłabym to jeść od rana do wieczora. Smakuje bosko! Zwycięzca jest oczywisty. Super, wygrałem! Zaczynam lubić gotowanie. Trochę cierpliwości, Ted. Kolejne danie jest już na zdjęciu. Hot dog? To proste. Co wy robicie? Parówki trzeba smażyć? Głuptasie, nie można jeść surowych parówek. Kurczę, czyli ja też będę musiał grać według zasad. Wezmę olej, jeśli nie masz nic przeciwko. Po co mi to, nie rozumiem? Po prostu wyleję cały olej na patelnię i już. A teraz podkręcam moc na maksimum. Obawiam się, że nie wyjdzie z tego nic dobrego. No, olej się rozgrzał. Czas na smażenie. Nie rób tego, Ted! Czemu? A co tu się dzieje? Dlaczego mi nie powiedziałyście wcześniej? Zrób coś, bo inaczej się spalimy. Dobra, dobra, pozbyłem się patelni. To prawdziwa maszyna do zabijania. Za co, babciu? Następnym razem zapytaj, zanim coś zrobisz. O, co za aromat. Idealnie się przypiekło. Czas wysłać tę kiełbaskę prosto do bułki. Wystarczy dodać musztardę i gotowe. Wygląda idealnie. Ted, co ty znowu robisz? Postanowiłem upiec kiełbasę za pomocą palnika gazowego. Jestem w tym naprawdę dobry, co? Patrzcie, jaka chrupiąca skórka. No co za amatorzy. Kto was wpuścił do kuchni, nie mam pojęcia. Zapamiętajcie, wszystko trzeba zrobić samodzielnie. Nie można korzystać z półproduktów. Zacznę od zrobienia ciasta. To proste. Mąka, jajko i mleko. Zobaczcie, jak dobrze się to miesza. Super, właśnie tego potrzebuję. Teraz biorę kiełbaski, ser i nawlekam je na szaszłyki. Idealnie. Już mi się podoba. Do niewielkiego garnka wlewam olej. Będę w nim smażyć moje hot dogi. Niewiele zostało do zrobienia. Kiełbaski i ser maczam w cieście i obtaczam w chipsach. Stworzą chrupiącą skórkę. Całość zanurzam w oleju i czekam, aż hot dog się usmaży. Gotowe? Oglądajcie i zazdrośćcie. Na koniec dodam jeszcze sosy. Ketchup i musztardę. To jest idealne. Kate, jesteś prawdziwą mistrzynią. Nie rozpraszajmy się, jeszcze nie skończyłem. Muszę nalać więcej sosów dla soczystości. No, całkiem inna sprawa. Przepraszam, ale nie sądzę. Co by tu wybrać? Co tu mamy? O kurczę! Co to jest? Nie chcę brudzić sobie rąk. O, ten wygląda całkiem nieźle. Zobaczymy, czy tak też smakuje. Jest okej, ale za dużo ciasta. A za mało nadzienia. Pozostała jeszcze trzecia opcja. Ojej, co za aromat! Pierwsze wrażenie jest wspaniałe. Boskie! To najlepsze, co kiedykolwiek jadłam. Gratulacje! Hurra! Jess uwielbia moje danie. Wygrałam! Nie rozumiem, po co nam tyle owoców i warzyw? To proste, Ted. Zrobicie mi koktajl. Zaczynajcie, na stole macie mnóstwo składników.
Jestem pewna, że znowu będę najlepsza. Jeszcze się przekonamy. Już raz wygrałem. Czas zrobić to ponownie. Przydadzą mi się do tego wszystkie słodkości. Jess nie będzie mogła się im oprzeć. Zobaczycie. Czekoladowe batoniki, żelki, cukierki. Co może być lepszego niż to? Dodam każdy smakołyk po kolei. I wyjdzie mi słodka bomba. Okej, gdzie tu jest przycisk? Czas to wszystko wymieszać. No to jedziemy. Nie jestem pewna, czy bezpieczne jest jedzenie takiej ilości słodyczy. Mam zamiar pójść inną drogą. Zrobię coś naprawdę zdrowego. Będę potrzebowała warzyw, jak najwięcej warzyw. Zacznę od cebuli i ogórków, które tak chrupią. Prawie zapomniałam o pomidorach. Teraz muszę to wszystko umieścić w blenderze. A na koniec dodam jeszcze troszkę zieleniny. I moje zdrowe smoothie jest już prawie gotowe. Wystarczy jeden łyk, a Jess od razu się obudzi. Zobaczycie. To obrzydliwe. No. Boję się wyobrazić sobie smak tego napoju. Zlituję się nad Jess i zrobię jej coś pysznego. Wezmę arbuza. To będzie podstawa. Odcinam górę i chwytam za blender. Super. A teraz przygotuję nadzienie. Ananas i smoczy owoc dadzą radę. Zostało jeszcze troszeczkę. Przyda mi się mleko kokosowe. Rewelacja. Wstawię słomkę i można próbować. No i jak podoba się? Jess, wszystko gotowe. Dajcie mi moje koktajle. Wow, jakie różnorodne. W ogóle nie są do siebie podobne. Ciekawe, co to jest? Nie wygląda zbyt dobrze. Fu, to jest za słodkie. Nie podoba mi się. A ta papka mnie przeraża. Ma jakiś taki niezdrowy kolor. Co za ohyda. Niepotrzebnie to spróbowałam. Prawie zwymiotowałam. Ostatni koktajl wygląda bardzo ładnie. Zwłaszcza na tle pozostałych. Wow, tu jest napisane moje imię. Jak miło. Smakuje rewelacyjnie. Autor tego napoju wygrał. Chcę więcej. Znowu ja. Super. Co to jest, jakieś ciasto? Zgadłeś, Ted. To jest tort. Tort? Pestka. Używam mojego przepisu. Jess go uwielbia. Pierwszą rzeczą jest przygotowanie kremu. Rozbijam jajka i zostawiam tylko białka bez żółtek. Łatwo ubiją się na puszystą pianę. Dodajemy cukru. I dokładnie mieszamy. Super. Mój krem jest cały gotowy. Czas go rozsmarować na biszkoptach. Wyszło troszeczkę krzywo, ale i tak mi się podoba. Na wierzch nałożę też troszeczkę kremu, inaczej wygląda na niedokończony. A na koniec posypię kolorową posypką i dodam aromatyczne truskawki. Tu jest ich miejsce. Wow, babciu, no nieźle. To nie dla ciebie, Ted, wiesz o tym. Dobra, dobra, będę pilnował swoich spraw. Lepiej skończę mój tort. Żelkowe misie z sosem czekoladowym. To połączenie już pomogło mi wygrać na początku. Pomoże i tym razem. A z wierzchu poleję całość jeszcze owocowym syropem. Myślę, że będzie super. I na koniec cukierki. Dobra robota, a co tam u Kate? Coś dziwnego jak zwykle. Na waszym miejscu nie śmiałabym się tak. Zobaczymy, co powiecie, gdy zobaczycie mój gotowy deser. Muszę najpierw zagotować karmel. A teraz pokażę wam cukierniczą sztuczkę. Obiecuję, że będziecie zaskoczeni. Wypełniony wodą balonik polewam karmelem i odstawiam do stygnięcia. Następnie rozcinam. I voilà, jadalna miseczka gotowa. No i co na to powiecie? Już się nie śmiejecie? Położę tu biszkopty i bitą śmietanę. Będzie pysznie i smacznie. O tak. Nie mogę się powstrzymać, żeby sama tego nie spróbować. A dla koloru dodam polewę truskawkową i posypkę. Gotowe. Wow, to jest naprawdę dobre, Kate. Zobaczymy, kto wygra.
Ile ciast! Moje oczy rozbiegają się dookoła. To było moje marzenie. Zacznę od tego małego. Wygląda tak słodko. Jest idealny. Ciekawe, czy duże ciasto pokona to małe? Swoją drogą, coś mi to przypomina. Wiem! To jest styl babci. Chyba wzięłam zbyt duży kawałek. Ale było warto. Jest pyszny. Dobra, no to zabieram się za ostatni tort. Czeka na mnie. Cukierki na wierzchu, no dosyć oryginalne. Ojej, jakie to jest dobre. Nawet nie wiem, co wybrać. Każdy tort jest dobry na swój sposób, ale najbardziej smakowało mi ciasto babci. Wiedziałam! Dziękuję ci, moja dziewczynko! Gratulacje! Dobra, chcę taki tort. Dokładnie taki, jak na zdjęciu. Widzicie? Dobra, zrobimy to. O, tort! Jestem w tym dobry. O, co? Co? A, ciasto! Oczywiście, Wnusiu. Wystarczy mąka. Kilka jajek. I trochę mleczka. Zaraz zagniotę ciasto. Ojej, to jest piękne, prawda, Maggie? Po co robić ciasto, skoro można użyć gotowego? Spójrz, babciu, idealne. Sklepowe wypieki to nie to. Gotowe ciasto? Kto to słyszał? Dobra, nieważne, zaraz mój robot kuchenny wszystko zrobi. O, dokładnie to, czego potrzebuję. Podzielę je na 5 równych części. A teraz muszę dodać kolory. Założę rękawiczki i dobrze ugniotę ciasto. O tak, teraz każda warstwa będzie wyjątkowa. To się nazywa profesjonalizm. Też mi coś. Mój tort też będzie wyjątkowy, bo będzie z masłem orzechowym. Posmaruję nim pierwszy blat. Właśnie tak. Potem drugi. No muszę też oczywiście troszkę spróbować. Jakie to pyszne. Okej, czas posmarować trzeci blat. Oj, chcę jeszcze jedną łyżeczkę. Pyszności. No palce lizać. Maggie, co ty robisz? Przestań. Spójrz lepiej na mój domowy dżemik. Chyba wleję cały słoik do ciasta. Właśnie tak. No i proszę. Gotowe. Teraz pozostało tylko udekorować. No pięknie. No i moja słynna kratka z ciasta. Wspaniale. Co za aromat. Czas do piekarnika. To tyle. Pobądź tam chwilkę, a babcia się zdrzemnie. O, tu i moje biszkopty. Czas złożyć tort. Każdą warstwę napełnię moim popisowym, kolorowym kremem. Udekorujemy tort również z zewnątrz. Właśnie tak. A teraz trzeba to wygładzić specjalną szpatułką. O tak, ten tort to będzie istna perfekcja. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz zrobię słodką tęczę. Umieszczę ją na torcie, a tam, gdzie jest tęcza, nie może zabraknąć jednorożca. A po bokach będą chmurki i serduszka. Chyba przeszedłem samego siebie. Idealnie. A! Co? Co? O, czas wyciągać ciasto z piekarnika. Co za zapach. No można częstować Sofii. Drogi dzieci, babcia idzie. O nie, oni mają takie piękne wypieki, a mój jest taki brzydki. Ale mam pomysł. Udekoruję go M&M'sami. Właśnie w ten sposób. Od razu lepiej wygląda. Sofii, częstuj się. Wow, ile ciast!
Od którego by tu zacząć? Ene dueri kafake? Ty pierwszy. Spróbujmy. Jest troszkę suchy. No nie obejdzie się bez coli. Oj, sorry Maggie. O, babciny placek truskawkowy. Uwielbiam go. Pyszniutki jak zawsze. Babciu, kocham cię. Wow, jakie to piękne. Chcę tego natychmiast spróbować. O, rety. Jest tęczowy też w środku. Jaki delikatny i pyszny. A ten jednorożec? Palce lizać. To zwycięży. Tęczowy tort. Jest jednak przepyszny. O tak, jestem mistrzem w swoim fachu. A teraz chcę popcorn. Taki jak w kinie. A cóż to takiego? A, kukurydza. Mogę to zrobić, mam tu już kolby. Chyba żartujesz. Do tego potrzebne są specjalne ziarna. A ja je mam. Zaraz przygotuję specjalne miseczki, a teraz wsypię do nich ziarenka. I oczywiście olej. Świeżutki. Poleję nim to wszystko. O tak. Nie obejdzie się bez barwników. To one sprawią, że popcorn będzie wyjątkowy. Ten tu. Zrobimy z tego tęczę. I czas na palnik. Uwaga, ziarna. Czas na eksplozję. Myślę, że tak wystarczy. Zobaczmy, co z tego wyszło. O tak, super popcorn. I co ty na to, babciu? Co sądzisz o tych kolorach? Fajne, co? Jakieś cuda na kiju. A ja będę miała wszystko naturalne. Tylko wydobędę ziarenka moim nowoczesnym gadżetem. No i proszę. Gotowe. Teraz troszkę masełka na patelnię. Chociaż przydałoby się troszkę więcej. Wsypuję kukurydzę. I dodaję troszkę cukru. Moja Sofia uwielbia łakocie. Przykrywam pokrywką i czekamy. Oj, ziarna eksplodują na patelni. Zawsze boję się tych dźwięków. Gotowe. Co za zapach. Czas na sekretny składnik. Roztopię pianki marshmallows na patelni. Powstanie z nich jednolita masa. Właśnie taka. A teraz wrzucę do niej popcorn. Wymieszam wszystko dokładnie. W ten sposób otrzymam popcorn w formie kuleczek. I to aż 5 kulek w różnych kolorach. Dobrze, czas przesypać popcorn do miski. Cóż za piękność. A co ty tam masz? Co to ma być, to popcorn? Ej, zaraz oberwiesz. Normalnie jak dzieci. Dobrze, że mam popcorn, który wystarczy podgrzać. Kładziemy go na patelnię razem z torebką. I gotowe. I nie trzeba się wysilać. Patrzcie i uczcie się. Co to za zapach? Co ty tam masz? Co? Jaki zapach? O rety, chyba zaraz wybuchnie. Wszyscy padnij. Maggie, co ty narobiłaś? To był popcorn. Trzeba to szybko posprzątać. Czy cokolwiek zostało? Tylko to... Sorki, Sophie. Niewiele ci się dostanie. Wow, ile popcornu! A co to za zapach? Fu, co to? Spalenizna? Ble! O, tu jest prawdziwy popcorn. Spróbuję trochę. Jaki słodki. Wiesz, co lubię, babciu. A co to jest? Jaki ciągnący. Wygląda wspaniale. Jest taki dobry. Niewiarygodne. Ten popcorn zdecydowanie zasługuje na wygraną. Ha, nie mówiłem? Jestem najlepszy. Następnym daniem będą pankejki.
Czy dacie sobie z nimi radę? Co? Pankejki? Jak to się robi? Co tu się wyprawia? Czas dodać dwa jajka. Sama zdecyduję, co i kiedy mam dodawać. Jak chcesz, babciu, a ja dodam. Właśnie tak. I oczywiście trochę mąki. Zaraz zakręcę ciasto w moim profesjonalnym robocie kuchennym. Myślę, że ta runda też będzie moja. Za wcześnie się cieszysz, mój drogi. Moja trzepaczka sprawdzi się równie dobrze. Sama zamieszam ciasto. Okej, trzeba dodać mleko. Co tam jeszcze? Mąka. I jajka. Skorupki pewnie też mogą być. Teraz trzeba to wszystko wymieszać. To nie jest takie skomplikowane. Tylko wyszło jakieś dziwne ciasto. Może za mało wymieszałam. Cudownie, czas na smażenie. Wspaniale. Teraz potrzebujemy trochę Nutelli. Rozsmaruję ją na placuszku i przykryję drugim. No wychodzą po prostu idealne. Co? Co on robi? Tu jeszcze dodam zielonego i gotowe. Cały zestaw. Teraz tylko trochę potrząsnę i można przechodzić do kolejnego etapu. Lepiej spójrz na to, mój drogi. Babcia jest bardzo utalentowana. Za to moim kolorowym ciastem można rysować na patelni. To będzie nie naleśnik, a dzieło sztuki. Czas na ostatnie wykończenia. Trochę tu, trochę tam. I portret Sofii będzie gotowy. Proszę bardzo. Co? Ale jak to? Oni już mają wszystko gotowe, a ja mam tylko to dziwne ciasto. Okej, po prostu wyleję je na patelnię. I niech się dzieje, co chce. Sofii, jesteś głodna? Nie pchaj się tak. Przesuń się. Do kogo ja mówię? Znowu się zaczyna. Ojej, co to za zapach? Mój naleśnik płonie. Muszę go natychmiast odwrócić na drugą stronę. Zaraz oberwiesz. Maggie, ola Boga, co ty narobiłaś? Ups, chyba mój naleśnik się nie udał. Wow, no postaraliście się. Jak to pięknie pachnie. Chwilka, czyżby coś się znowu przypaliło? To naleśnik Maggie. Aż strach na to patrzeć. Ojej. Czy to ja? No nieźle, ale numer. Jakie pyszne. Chwileczkę. Czy to są pankejki babci? O tak, w środku jest Nutella. Dokładnie tak, jak lubię. Są tak dobre, że nie mogę się od nich oderwać. Babciu, jesteś niewiarygodna. To najlepsze danie na świecie. Ojej, dziękuję, Sofii. No co, głupia ci, kucharzyku? 10 papryczek naraz. O nie! Nawet jedna mnie przeraża. Jeszcze nie widziałyście mojej porcji. 100 papryczek naraz. Masakra. Weźcie się w garść. Damy radę. Zaraz zobaczycie. No to by było na tyle. Wygląda na to, że za wcześnie się cieszyłam. Moniko, teraz ty się pomęcz. Yes. Jeśli nalegasz, no dobrze. Mam świetny pomysł. Yeah. Zrobię koktajl i szybko go wypiję. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Włączam najwyższe obroty. Gotowe. Stop. Czekaj. Zapomniałaś o czymś? Tak lepiej. Smacznego. Ta parasolka tylko mi przeszkadza. Niezłe tempo, brawo. Będzie pożar.
A, parasolka płonie! Prawdziwe show! Monika, super! Teraz Betty. Po co mi o tym przypomniałaś? Weź się w garść, wierzę w ciebie. No dalej. Otwórz buzię. Jeszcze jedna papryczka. I jeszcze jedna. I kolejna. Wystarczy! Wygląda na to, że naprawdę przesadziłam. Głupio wyszło. A może dokładkę? Dzięki, Emma. Ja pas. Reszta jest twoja. To będzie kwaśne. Nie chcę na to patrzeć. Już sam widok tej góry cytryn wywołuje u mnie tik nerwowy. Przestań się śmiać, Betty. Do dzieła. Aż mi twarz wykręciło i całe ciało. Co ci tak mina zrzedła? No dalej, Moniko, twoja kolej. Dziewczyny, patrzcie, ptaszek. A nie, tam. Gdzie, gdzie? Uwierzyły. Teraz to szybko wyrzucę. Co to jest? Auć! Limonki? Ojej, jakie to kwaśne! Nie wiem, jak dałam radę to zrobić. Chyba wiem, skąd to się wzięło. Zaraz to załatwię. Ej, zgubiłaś coś! Oddaję! Mogłam tego nie robić. Dzięki, Suzy! Nie chcę więcej! Emma, nie chcę cię martwić, ale teraz twoja kolej. Tyle kwaśnego soku! Jedz, jedz, jedz! A to dokładka! Dałabym sobie radę bez ciebie, Betty. Ja też chcę ci pomóc. O nie, przez was zamieniłam się w drzewo cytrynowe. Do twarzy ci. Spójrzcie. To guma do rzucia. Wow, podoba mi się. Hej! Tam jest coś jeszcze. Ten rozmiar podoba mi się o wiele bardziej. Ale fajnie. Mam przeczucie, że czeka mnie coś wyjątkowego. Nie myliłam się. Wielka guma do rzucia. Dość gadania. Zaczynajmy. Smakuje jak jabłko. Widzę, że Monika trochę poniosło. Koniec tego dobrego. Zobaczymy, co powie. Czuję coś twardego. A to pająk! Czemu rzuciłaś nim akurat we mnie? Najważniejsze to w porę zrobić unik. Mam nadzieję, że guma do rzucia poprawi mi nastrój. O tak, od razu lepiej. Emma, tak się cieszę, że Betty smakowało. To było naprawdę pyszne. Na pewno moja guma będzie jeszcze lepsza. Zobaczcie, ile tego jest. Taka mocno ananasowa. Pycha. Emma, zaraz pękniesz. Nie bój żaby, poradzę sobie. Chcecie zobaczyć wielkiego balona? No to patrzcie. Super wyszło, co? Zagrajmy w piłkę.
Ojej, nie mogę tego zatrzymać! Nie zbliżaj się do mnie! Przepraszam, to nie moja wina! Jaki piękny popyt! Szkoda, że masz tylko jeden. A ja nie mam żadnego. What? Emma nie ma szczęścia. Aż mnie ręce swędzą. Muszę się natychmiast zająć moim popytem. Co to jest? Czekolada! Można to zjeść. Daj trochę, Betty. Za późno. Zjadłam wszystko. Talerz też jest mój. Można było się tego po tobie spodziewać. Może Monika się ze mną podzieli. Jeszcze czego? Chyba nie mogę tego jeść. To są prawdziwe popyty. Ale super! Ekstra! Co ona kombinuje? Cierpliwość i zaraz zobaczycie. Kostka Rubika z popytów. Arcydzieło. No brawo. Nie znacie się na wypasionych zabawkach. To chyba dla mnie. What? Dokładka. Jeszcze. Chcę więcej popytów. Może ja coś dostanę? Wiedziałam, że stanie się cud. To pachnie przepysznie. To żelki. Już nie chcę tej kostki. Też chcę trochę słodyczy. Ej, hola hola! To wszystko jest moje. Wystarczy, idę stąd. A idź sobie, i tak coś dla nas zostało. To też zabieram. Imponujący rozmiar. Ja mam większego. O co te kłótnie? Oto ideał. Nie liczy się ilość, tylko jakość. Jestem pewna, że ten burger mnie zachwyci. Jest pyszny! Ciągnę go ze świstem. Prawie straciłam nadzieję. W końcu nadeszła moja kolej. Te burgery są tak ciężkie. Nie mogę ich utrzymać. Spróbuję nasadzić je na moją szpadę. Nie tykaj mnie tym. Mam ważniejsze sprawy. To wygląda jak szaszłyk z burgerów. Niezły pomysł. Skończyłam. No, czas na rozgrzewkę. Przede mną trudne, ale bardzo smaczne zadanie. Chyba tak wygląda wilczy apetyt. Dopiero się rozkręcam. Ale masz już brzuch jak balon. Jaki mięciutki. I taki fajny. Myślę, że potrzebujemy jedzenia. O nie, tylko nie chili. Czuję, że zaraz zrobi się gorąco. Mnie na pewno. No to może ja zacznę. Jedno chili i dużo makaronu. Mam nadzieję, że będzie dobrze. A gorąco! Uf, jednak to nie takie straszne, jak myślałam. Teraz można dojeść resztę makaronu. Skoro Mary się udało, to i ja powinienem sobie poradzić. Ale z ciebie nie zdara, Andy!
To wszystko przez chili. Puściły mi nerwy. A co będzie ze mną? Mhm. Dobra. Najważniejsze to zacząć. Ja płonę! Dobrze, że zawsze mam przy sobie gaśnicę. I po wszystkim. Pożar ugaszony. Dziękuję, Andy. To mi przypomina piana party. Znowu nie ma jedzenia. Zaraz wszystko będzie. Wow! What? Mary, a dlaczego wyczarowałaś mi tylko jednego pączka? Bo 100 pączków zarezerwowałam dla siebie. To niesprawiedliwe. Tu nie ma czego jeść. Kilka kęsów i po wszystkim. Dzięki temu szybko sobie poradziłeś. Teraz kolej na Jess. Co ty robisz? Zastanawiam się, od którego pączka zacząć. O, ugryzłam się w palec. Nie trzeba było się tak spieszyć. Cóż, teraz moja kolej. A może by tak trochę pożonglować? Od zawsze marzyłam, żeby to zrobić. Ostrożniej, Mary! Źle ci to wychodzi. Zobacz, co narobiłaś. Ups! Przepraszam. What? Po co nam balon? Wow! W środku jest Chupa Chups. Mhm. Wow! Wspaniale! Yeah. Ale pyszne. Aj, moje zęby! Ja też chcę Chupa Chupsa. Daj mi ten patyczek. Wow, hurra, kilka naraz, super. Voila. Myślę, że będzie dzięki temu mi o wiele łatwiej je próbować. Jak dużo różnych smaków. Teraz ja. Wow, dostałaś najwięcej ze wszystkich. Cała miska. To spełnienie marzeń. Mogę się w nich kąpać. Wspaniały pomysł. Pomyślmy o czymś pysznym. Udało się. To czekolada. Szczęściara. Nie mogę przestać. To jest takie pyszne. Hurra! Mam dużo czekolady. I już wiem, co z niej przygotuję. Wstawię do mikrofalówki na kilka sekund. Myślę, że można już wyjąć. Cała miska gorącej czekolady. Brakuje tylko słomki. Boski napój. A z czekoladą smakuje jeszcze lepiej. To jest świetne. Wystarczy, najadłam się. Spójrzcie tutaj. To się nazywa prawdziwe szczęście. Sto tabliczek czekolady. To prawdziwe skarby. Zaraz zbuduję z nich ogromną wieżę. Wygląda imponująco. Yeah. Zgadzam się. Czas to wszystko zjeść. Chyba nie masz nic przeciwko, jeśli ci pomogę. Mary, wszystko zniszczyłaś. Chociaż co za różnica. Najważniejsze, że to jest pyszne. Ciekawe, co się stanie, jeśli nacisnę ten przycisk. Yeah. To kola, świetnie. Nie mogę otworzyć. Ech, zawleczka też się złamała. A jeśli spróbować wiertarką? I dlaczego kola się nie leje? Ale pech. Teraz jestem mokra od stóp do głów.
Teraz moja kolej na wciśnięcie przycisku. Ale dużo puszek! Czuję, że przyda mi się znowu słomka. Genialny wynalazek, brawo! O tak, dzięki temu mogę pić jednocześnie ze wszystkich puszek. Gotowe! Zostałem tylko ja. Wow, cała ściana z Coca-Coli! Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Zaraz to wszystko wypiję. Jeszcze tylko kilka drobiazgów i do dzieła. Andy, mam dla ciebie małą niespodziankę. Paczkę mentosów. Zaraz nastąpi prawdziwy wybuch. O, co się dzieje? Przepraszam, nie pomyślałam, że to się tak skończy. Pizza! Super! W końcu się najemy. Tylko najpierw trzeba dodać ser. No, teraz to już całkiem inna sprawa. Spróbujmy. Palce lizać. Też sobie nie odmówię sera. Jestem pewna, że z nim pizza będzie niespotykana. Już mi cieknie ślinka. To jest naprawdę bardzo pyszne. Ale ogromny kawałek sera. Dokładnie to, czego potrzeba. Tryb turbo włączony. Uff, zaraz odpadnie mi ręka. Zasypiam. Mary, myślę, że to szansa dla nas, żeby jeszcze troszkę pojeść. Nie możemy jej stracić. Ale dużo sera. O tak, to po prostu wspaniałe. Co się dzieje? Gdzie jest moja pizza? Wow, hot dogi. Cóż, mam tylko jednego. Za to Mary dostała całą górę. Okej, mam po prostu niewielkiego pecha. Spróbuję tego, co jest. To jest naprawdę bardzo dobre. Muszę sam się przekonać. O? Andy, ale ty jesteś niezdarny. To nie moja wina, że te parówki są takie śliskie. Też bym nie chciała, żeby mi tak wypadły. Nie mam pojęcia, jak się za to zabrać. Już wiem. Potrzebuję większej bułki. No, od razu lepiej. A co najważniejsze, nic nie wypada. Koniec. Ostatni kęs. Brawo, masz niesamowity apetyt.